tyk, i wracamy do serii Little Nightmare. No dobra, ostatnio byliśmy w śmietniku. I z śmietnika wychodzimy. Jak mi się uda. Jak mi się uda. A bo tutaj. A nie, bo szpadam jak się wychodziło. Tak się wychodziło. O, tu, tu, tu. Dwóch nas kucharzy goniło. Aha. Tam jest drugi stół. No nie! Chyba wiem, gdzie się trzeba spiąć. Ale chyba. Albo i nie? Ale co w tej sytuacji? Nie widzę ich. Ten przechodzi. Dobra. Tu jest korytarz. A tu są fragmenty szkła. Pójdziemy tędy. Jedź, jedź, jedź. Okej. Panical Gaming. To już mamy z głowy. Ale trzeba być wyżej. Hmm.
się już przestraszyłem, że tu idzie. Nie wskoczę tak wysoko. Dziękuję, że tu nie mogłem wejść. Nie wciągnął. No dupa, no co ja, nagle się na mnie uwzięli z dwóch stron i nic nie mogłem zrobić. Chociaż tu, dobra. Tylko... Ja tu nic już nie zrobię. Widzisz mnie, turny cepie. A, bo jeszcze nie przedstawiłem. To teraz to nie, to nie. Ja muszę mieć czas, żeby uciec. Co to mi daje? Thank you.
chyba widzę. No wątpię, że po jakichś talerzach trzeba się wspiąć. Ja się boję, że po tej. No nie teraz. A może tu, po tej szafce? Tak jak w po książkach w bibliotece. Ale wątpię. Ale spróbujmy. A patrzcie, wchodzę. No na razie wchodzę. No dobra, to lecimy. Myślałem, że ten hak jest trochę dalej. A, bo on przechodzi dalej. Teraz po prostu nie można puścić. Jakby byli mądrzejsi, to by zaczęli we mnie rzucać. Albo by przestawił dźwignię. Musimy się po prostu wrócić, dobra. O! Chyba puści się. O, fuck! O, oh, fuck. Myślałem, że będę znowu w kuchni. A nie, tu. O, fuck, 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 fuck. Yes. Teraz się nauczyli rzucać. Frajerzy! Teraz się nie zjebać, tylko się nie zjebać. Uciekliśmy z kuchni! Luzes! Motherfucker! Teraz co wiem, są pokoje, osioł się będzie nazywa, to się wtedy teraz nazywa się pokoje dla gości. Fajne, że nie można tutaj spaść. Nic nie mówiłem. Dopiero teraz wsiadamy do statku. Nie, wysiadamy. Fuck! No, złap się! Czemu ona się nie chce złapać? Ja nie widzę, czy ona jest bliżej, dalej tego łańcucha, no...
byłem chyba za daleko, bez obrazy, ale to jest coś też, co mi bardzo w tej grze przeszkadza. Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać, ale perspektywa. Bo od jakiegoś czasu niestety, no powiem to właśnie, niestety było dużo gier przygodówkowych, które były normalnie 2D i przechodzą właśnie w coś 2D, ale alla 3D, czyli jest głębia. I to jest coś, co mi właśnie bardzo przeszkadza, czyli perspektywa. Tego nie widać bardzo często. Czy my jesteśmy za bardzo do przodu, za bardzo do tyłu? Troszkę pana czekać na grę trzeba. I tu widzę, że teraz jestem za blisko, teraz znowu za blisko. Nie wiem, po co w ogóle trzymam guzik do trzymania. I tu widzę, tu nie mam problemu. Ja mam problem, jak ja nie widzę, jak ja jestem blisko krawędzi. Ja mam nadzieję, że w dwójce to troszkę naprawili, bo to chyba w większości ludzi takie coś przeszkadza. Mam wrażenie. I w tej grze, będę szczery, jest strasznie dużo spadków. Maski mi jakąś taką postać z jakiegoś filmu przypominają, ale nie pamiętam już z jakiego. Kogo? Dobra. Tak, miała mi gra starczyć do 11, a ja ją praktycznie kończę, bo właśnie co patrzyłem, jesteśmy na faktycznie bardzo blisko. Ale wątpię. Jeśli... O fuck! Ja sądziłem, że można przejść pod stołem, bo tam widziałem, a tam były jednak pudełka. Ja się boję, że tej gry mi na sedu, że dzisiaj bym... Jakbym się spiął, to ja bym dzisiaj skończył. Ale się boję, że to nie będzie jeden odcinek. Zobaczę, jak będę dzisiaj po prostu z tym czasem. Ewentualnie go wcześniej skończę ten odcinek i... Biegnij! Thank you.
twórca tej gry ewidentnie coś musiał bardzo brać. No czemu? Guzika do trzymania nie puściłem, puściłem krzyżyk i kwadrat. Jedyny guzik, który trzymałem do końca, to było trzymanie. Znaczy tak, tutaj trzeba jak najbardziej prostą ścieżką. Jest, 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 jest. Może nie chcąc nacisnąć krzyżyk po prostu. Nie, nie, jest, fiu. Może właśnie takie pokoje ukryte mają na światełko. Zostań. No fuck! To wiecie, że jestem krasnoludka. Powiem tak, ten odcinek będzie miał co najwyżej do 30 minut. Jednak ja jestem przekonany, że napisy końcowe są obowiązkowe, bo to jest takie podziękowanie twórcom. Bo to jednak warto wiedzieć, kto stworzył tę grę i pokazać to, kto stworzył, więc napisy według mnie końcowe muszą być. Oprócz tych już tam takie te, ja wiem, że to jest możliwe, to co powiem, ale te takie te brzydkie napisy, te co tak leci, cała masa, coś się praktycznie nigdy nie da przeczytać. Ci ludzie to są tak, ale kwialnie mówiąc, najmniej odpowiedzialni za grę. Tu jest! Kuźwa! Nie doskoczyłem. Temu typatkowi wypada przed chwilą z gęby kiełbasa, aż mi się niedobrze tylko zrobiło. I to wyratuje z gęby. Ale mnie kuźwa co zjeść zjedzą. I połknął. Dobra, robimy cięcie. Cięcie. I się zobaczymy, jak ja tam dojdę. Dobra, jestem troszkę łatwiej poszło. Jest.
Dobra, jest! No dobrze, jeszcze jest nowotka. Błagam, doleć, doleć! Dobra, jest, 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 jest! Krasnoludek bieg tędy. Nie wiem, on gdzieś spadł. Zaraz, tutaj coś widzę. Wydaje mi się? Może mi się wydaje. Dobra. O, oh, fuck. Biec, 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 biec. O, ona sama puściła mi. Fajnie. Ja się chciałem lepiej rozhuśtać. Bo każdy wie, że taki... Jedno huśnięcie, nie wiem, huśnięcie nigdy nie starcza. Trzeba energię kinetyczną wyrobić. Biegnij, 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 biegnij! Padną? Nie. Nie. Dobra. Dobra. Jest prawie 30 minut. Dobra, jeszcze trochę pociągniemy. Podstup, 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 podstup. O, fuck! Tutaj się pożegnamy. Tu się pożegnamy. 10:30, ja się postanę zrobić na sobie w dwa odcinki. Ale na dziś się dożegnamy. Widzimy się za chwilę. Myślę, że będzie na tego samego dnia co ten. I skończymy tą grę już dzisiaj. Jeszcze zostanie dodatek. To sam się jeden. Są chyba trzy chapter. Kuźwa, ja się będę miał za dużo wolnego. To pomyślę co później jeszcze. Ale na razie się żegnam, więc na razie, cześć, pa!